Dobra, dajmy chwilę ciszy Grześkowi na stryknięcie. Cześć, witam Was, maniacy spawania, w kolejnym odcinku. Tak jak widzicie, dostaliśmy Lorcha, co prawda do trochę innych testów niż chcemy teraz przeprowadzić, ale odcinek z innymi testami też się pojawi. Natomiast wykorzystujemy ten fakt, że mamy to urządzenie u siebie, a od jakiegoś czasu już chciałem udowodnić swoją teorię, to znaczy pierwszym błędnym myśleniem jest to, że spawając grube blachy, powinniśmy założyć większą średnicę drutu. Odsyłam oczywiście do odcinka trzeciego, kto nie oglądał. Słuchajcie, temat jest taki. W momencie, kiedy mamy urządzenie ograniczone mocą, tak? Czyli urządzenie właśnie, nie wiem, z cyklu PanMIG J5 do 200 amperów, nie powinniśmy zakładać wcale średnicy drutu 1,2, bo spawamy blachy 8, 10. To się bierze z tego, że mając ograniczoną moc, która i tak nam nie pozwoli wejść w ten łuk natryskowy, na mniejszej średnicy drutu jesteśmy w stanie uzyskać tą mniejszą mocą większą temperaturę, przez co ten drut nam się lepiej topi i głębiej wtapie. Ustawimy sobie 230 amperów, przejedziemy próbkę nabocznie drutem 1,2. Tymi samymi parametrami przejedziemy nabocznie próbkę drutem 1,0 na standardzie i zrobimy to samo na pulsie, zarówno drutem 1,2, jak i 1,0. Po to, żeby zwizualizować różnicę, po pierwsze w topieniu między standardem a pulsem i po drugie we wtopieniu na tych samych parametrach między większą i mniejszą średnicą drutu. Do dzieła! Do dzieła? Wszystko? Czy coś jeszcze? No, wszystko to, o czym zapomniałeś. Dobra, dziękuję. Jak zwykle, mądre porady. Znowu się pojawiłeś gdzieś tu z żarówką. Nad głową. Kara musi być. Czyli dwie próbki, cztery blachy. Blachy oczywiście o tej samej grubości. Wszystkie. Ósemki. Widać? Widać. Oj. Aha, zanim zacznę czyścić te blachy, chciałem powiedzieć, że jest niedziela 8 rano i jest późno. A to wszystko wina Radka. Po pierwsze, winą Radka jest, że jest niedziela. Po drugie, winą Radka jest, że jest 8 rano. No i wiadomo, że to jest zimno, to już w ogóle to jest podwójna wina Radka. To ja jestem taki swego rodzaju Tusk. No nie wiem, chociaż wzrostowo chyba Kaczor bardziej. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me. I oczywiście jeszcze dodam to, o czym zapomniałem, a o czym mi nie przypomniałeś. Miałem wyjaśnić, czemu akurat 230 amperów. Dokładnie. Ale widziałem to, szok w oczach. Czemu akurat 230 amperów? Ponieważ 230 amperów będzie to łuk mieszany w średnicy drutu 1,2, ale początek łuku natryskowego w średnicy 1,0. Więc od razu też będzie widoczna ta różnica między łukiem mieszanym a łukiem natryskowym. I właśnie nasuwa nam się tutaj pytanie, czy nasze WPS-y są dobrze napisane? No dzisiaj tak, dzisiaj była o tym dyskusja, że tak jak wielu spawaczy zostało jeszcze szkolonych przez spawacze starszej daty, gdzie te sprzęty były zupełnie inne, nie pozwalały wręcz wejść w łuk natryskowy i nim spawać, więc radzono sobie trochę inaczej poprzez jakieś ruchy koliste i inne techniki spawania, tylko dlatego, że no, mieliśmy możliwość maksymalnych parametrów, które dawały nam taką możliwość spawania łukiem mieszanym, nie natryskowym. Do tej pory to starsze pokolenie uczy nowe pokolenie spawaczy spawać w ten sposób, który spawało się niegdyś. Natomiast sprzęty poszły bardzo mocno do przodu. No ale żeby nie było, że jest to tylko i wyłącznie domena spawaczy, no u spawalników też najwidoczniej zostało takie myślenie z racji tego, że WPS-y ciągle są pisane parametrami, które mówią o tym, że spawamy łukiem mieszanym.
nienatryskowym, nie wiedzieć czemu. Zwiększa nam się natężenie prądu wraz ze wzrostem grubości spawanej blachy. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę z tego, że cały czas jesteśmy w łuku mieszanym, gdzie łuk mieszany powoduje duże zagrożenie występowania niezgodności spawalniczych. A już nie wspominając o rozpryskach, jest stosunkowo dużo. Mamy założony drut o średnicy 1,2, tak jak widzicie ustawione 230 amperów, bez żadnych korekcji z mojej strony czy ingerencji, jest to czysta synergia oferowana przez producenta. Mieszanka 82:18, no i tak jak ustaliliśmy wcześniej, dwie próbki z blachami o grubości 8 mm, więc zaczynamy spawać od standardu. Stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can never douse, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. Przełączam się na puls. Ale jak na łuk mieszany, to niewiele jest tych odprysków. Ale to jest tylko i wyłącznie zasługa Lorcha. Ta spawarka już ma tak nadźgane elektroniki, że wybacza niesamowicie dużo błędów samego spawacza. Puls? Ta sama, tak. Ta sama średnica drutu, 1,2, świeża próbka, tym razem puls. Tak jak widać, różnica między spoinami jest olbrzymia. No i też będzie na pewno różnica między wtopieniem. Poczekamy, aż te próbki nam przestygną, przerzucimy się w tym czasie na średnicę drutu 1,0. Ok, przerzuciliśmy się na drut 1,0, tak jak widzicie, znowu jesteśmy w synergii, bez żadnych korekcji, 230 amperów. Jedyna różnica to jest to, że mamy założony drut o średnicy 1,0. Próbki już też są opisane, żeby nie było, są zimne, mogę wziąć je w dłonie. Przypominamy tutaj średnica drutu 1,2, 201 amperów puls. Oraz średnica drutu 1,2, 230 amperów STD, czyli standard. Różnica była, myślę, słyszalna i zauważalna od razu. To jest to, o czym mówiłem, czyli te same parametry, natomiast średnica drutu 1,2 był to łuk mieszany. Na średnicy 1,0 mogliśmy już wejść w łuk natryskowy tymi samymi parametrami. Widać też, że ładniej się rozpływa ta spoina. No zdecydowanie, tak samo jak i widać, że się głębiej wtapia, co oczywiście udowodnimy. Przerzucam się na puls, 200 amperów, bez żadnej korekcji, puls. No więc puls tymi samymi parametrami jak poprzednio, jedyna różnica to średnica drutu. Puls 201 amperów, no 1 amper nie zrobi nam żadnej różnicy, natomiast tak nam po prostu wyskoczyło na wyświetlaczu. Na średnicy drutu 1,2 i 200 amperów w pulsie na średnicy 1,0. Przecinamy próbki, robimy zwłady, wytrawiamy i porównujemy wtopienia. Oczywiście ta różnica we wtopieniach byłaby lepiej widoczna, gdybyśmy mieli możliwość założenia drutu o średnicy 0,8, natomiast no, niestety nie mamy ani rolek, ani nie, no, końcówki prądowe mamy. Nie mamy rolek i nie mamy w sumie szkuli chyba 15-kilowej o średnicy 0,8, ale i tak ta różnica była już zauważalna w samym spawaniu, więc myślę, że i we wtopieniu też będziemy to widzieć. Just tell me that I can. Just tell me that I can.
live, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase that? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and show you things that you... Patrząc na próbki z lewej strony, są to próbki spawane pulsem. Z lewej strony mamy średnicę drutu 1,0, z prawej strony mamy średnicę drutu 1,2 i to samo tyczy się tej dolnej krawędzi. Natomiast tu już mamy próbkę spawaną standardem. Z tej strony średnica drutu 1,0, z tej strony średnica drutu 1,2 i tak samo na tej dolnej części. Zacznijmy sobie w takim razie od lewej strony. Mamy tutaj puls. Patrząc na zgład z lewej strony, jest to średnica drutu 1,0 spawana pulsem. Patrząc na prawą stronę, jest to średnica drutu 1,2 spawana również pulsem. Mierząc głębokość wtopienia, rysujemy linię przedłużenie krawędzi blachy. I mamy tutaj gdzieś w granicach 3-4, 3 mm wtopienia w płytę górną. W płytę dolną widać, że to wtopienie jest mniejsze w stosunku do płyty górnej. No to jest kwestia tego, że... kąta palnika. Raz, że kąta palnika, a druga sprawa, że górna płyta nie odbiera, nie jest w stanie odebrać tak ciepła jak dolna i co daje nam efekt taki, że to wtopienie jest głębsze. Jeżeli chodzi o drut 1,0, tutaj również mamy tą samą sytuację, że wtopienie w górną płytę będzie troszkę większe niż w dolną płytę. Dolna płyta odbiera w dwóch kierunkach to ciepło i przez to wtapiamy się w nią płycej. Jakbyśmy sobie przerysowali tutaj krawędź tej blachy, no to widzimy, że gdzieś jest w granicach 1 mm wtopienia, ale bardzo fajnie, bardzo stabilnie na całej długości spoiny. To jest wymiar Z dla naszej spoinki. Na całej jej długości jest to wtopienie. Przejdź tutaj na drugą stronę. Tutaj z mojej perspektywy troszkę gorzej widać tą linię wtopienia spoiny. Natomiast można by było pokusić się o stwierdzenie, że no tutaj znacząco to wtopienie w górną płytę jest większe od dolnej płyty. Zgadza się. Przechodzimy sobie do standardu. Przypominam, z lewej strony średnica drutu 1,0, z prawej strony średnica drutu 1,2. Dokładnie te same parametry spawania, czyli 230 amperów. No tutaj chciałoby się powiedzieć, że przy drucie 1,0 to wtopienie mamy głębsze w stosunku do średnicy drutu 1,2. Analogicznie jest ono na tej krawędzi głębsze, a na tej krawędzi troszkę płytsze. Tutaj widzimy jakieś drobne zaporowanie w okolicy grani spoiny pachwinowej. Może to być spowodowane tym, że spawając drutem 1,0 zamykaliśmy tą przestrzeń wewnątrz pomiędzy blachami. Tam mogły się znaleźć jakieś utlenione powierzchnie blachy. Mogła się znaleźć tam jakaś wilgoć. Równie dobrze jakiś zaolejony fragment materiału.
Stąd właśnie duża prężność gazów, które utworzone są wewnątrz pomiędzy tymi płytami spawanymi, afektuje tym, że te gazy próbują nam tutaj wydostać się na zewnątrz. Jeżeli im się nie uda, są zamykane wewnątrz spoiny, tworząc tego typu charakterystyczne zaporowania. Tutaj ważne jest dla nas to, aby uzyskać wtopienie w ten punkt, który jest przecięciem linii powierzchni blach, i tutaj mamy to wtopienie z pewnością uzyskane zarówno przy średnicy 1,0, jak i przy średnicy 1,2. Wtopienie fajnie, stabilnie na całej długości spoiny, na całej długości tego odcinka Z, wysokość spoiny jest zachowane. Jest ono troszkę płytsze, ale widać, że od samego lica spoiny jest uzyskane. Zgadza się. Zrobimy jeszcze szybko taki manewr. Ostrość, wołamonium jest. Teraz mamy dla porównania obok siebie próbki spawane na pulsie średnica 1,0 oraz standard średnica 1,0, puls średnica 1,2 oraz standard średnica 1,2. Bo trzeba by było określić, liczyć, kurczę, żeby zobaczyć, gdzie faktycznie to wtopienie jest głębsze. Ja bym powiedział, że na standardzie. No wiadomo, no, nie będziemy się tutaj bawić w jakąś purystykę, natomiast gdybym ja to miał określić, no to przy pulsie mamy szersze wtopienie, natomiast jest delikatnie płytsze niż do porównania standardu. No jest to związane z charakterystyką tego łuku. Mamy puls, mamy impulsy wyższego prądu, zarówno jak i niższego prądu, po to, żeby też nie wprowadzać specjalnie zbyt dużo energii do tego spawanego złącza. Tak jest. Dzisiejsze podsumowanie zrobimy na przemian z Radkiem. Ja powiem tylko tą rzecz, którą chciałem udowodnić dzisiaj i wydaje mi się, że mi się udało. Że w momencie, kiedy mamy spawarki słabsze, takie typowo hobbystyczne, spawając blachy ósemki, nie ma sensu przerzucać się na większe średnice drutu, ponieważ i tak nie jesteśmy w stanie przeskoczyć tej mocy, więc rzucając większą średnicę drutu, zmniejszamy od razu wtopienie, które moglibyśmy uzyskać mniejszą średnicę. Większa średnica drutu jest do spawarek przemysłowych, gdzie ta moc nie jest ograniczona. I w momencie, kiedy chcemy spawać grube blachy, robimy to szybciej, no bo jest to przemysł. Czas to też jest pieniądz tam, więc z automatu przerzucamy się na większą średnicę po to, żeby spawać szybciej, ale nie jesteśmy ograniczeni mocą. Natomiast w momencie spawania mniejszą średnicą drutu ograniczałaby nas w pewnym momencie prędkość podawania drutu. To tylko i wyłącznie o to chodzi. W przypadku ograniczonej mocy no, robimy wręcz na odwrót niż powinniśmy robić. Zostawcie to niższą średnicę drutu, żeby się wtapiać. Jeżeli chodzi o wtopienie przy standardzie i pulsie, przy standardzie mamy to wtopienie bardziej skoncentrowane w punkt. Jest to wtopienie głębsze, natomiast przy pulsie na całej powierzchni tej spoiny wtopienie jest mniej więcej jednakowe. Jest to związane z charakterystyką tego naszego pulsu. Jest on zastosowany w tym celu, aby ograniczyć wprowadzoną energię liniową do spawanego złącza, a jednocześnie uzyskać wysokie parametry dzięki wamoniach ze spawania. Do usłyszenia. Na sam koniec chciałbym Wam sprzedać patent. Na sam koniec chciałbym Wam sprzedać patent, jak zarabiać 1000 euro na godzinę. Jak zarabiać 1000 euro na godzinę, będąc spawaczem.
do dupy, już nic nie mogę po swojemu zrobić.